Witamy na Flow Summit. Koniec czekania. Flow Summit powrócił. Jak wejść w przepływ? Jak kontrolować energię przepływu? Nazywam się Vadim Szance, jestem rosyjskim szamanem. Od ponad 20 lat pracuję z materią energetyczną, z energetyką, z różnymi narzędziami, głównie z duchowością. Jestem szamanem siódmej generacji, ale to nie koniec, bo nadal się uczę. Pracuję nad fizyką kwantową, badam nowe kierunki rozwoju. Dlaczego mamy nową formę energii? Dlaczego świat działa inaczej? W przeszłości mówiono młodym ludziom, że, kiedy się starzejesz, czas wydaje się płynąć szybciej. Ale teraz nawet młodzi ludzie twierdzą, że czas płynie szybciej. To prawda. Związane jest to z rezonansem Schumana. Był niemieckim fizykiem, mówił, że to oddychanie Ziemi w sferze szamańskiej. Rezonans to fala, która okrąża Ziemię 8 razy w ciągu sekundy. Jest coraz większa i żaden fizyk nie wie, jak długo i jak wysoko dotrze. Przeszła z 7,89 Hz do 42 Hz, według profesor Miranowa, naukowca z Moskwy. Jest fizykiem badającym rezonans ziemi, oddychanie ziemi w szamańskim rozumieniu. Jaka jest rzeczywistość? To temat na dziś. Przygotowałem coś dla Was. Jak mogę osiągnąć spełnione życie poprzez energię, ochronę duszy i przez pokój? Też możesz to osiągnąć. Potrzebujesz tylko przewodnika. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz iść. Podzielę się tym dzisiaj. Czym jest rzeczywistość? Dla Ciebie rzeczywistość to coś w Twojej głowie. Rzeczywistość życia jest tym, co pojawia się w Twojej głowie. Postrzegasz ten świat inaczej niż osoba obok Ciebie, która patrzy na ten sam świat. Każdy widzi kolory, czuje zapachy inaczej. Ktoś lubi jakiś smak, inna osoba go nie lubi. Jedna osoba lubi to, a druga tamto. Wszyscy jesteśmy niezwykli i wszyscy jesteśmy inni od siebie. Inaczej byłoby nudno. Każdy z nas ma życiowy plan. Każda dusza ma cel. Twoja także. Czasami wpadamy w pułapkę negatywności i mówimy, wszystko jest beznadziejne. Nic nie działa. To nieprawda. Działa, jeśli pracujesz z energiami. I wytłumaczę to. Praktyczne rzeczy, których możesz użyć, aby Twoja rzeczywistość była wspaniała. Matrix. Jest wokół nas wiele rzeczy. Jesteśmy nie tylko częścią społeczeństwa, ale także tego społeczeństwa aspektem. Jesteśmy także aspektem kosmosu. Mówiąc, mój dom, mój mąż, moja łódź, powinieneś powiedzieć, mój wszechświat. Jesteś częścią wszechświata, jesteś częścią boskiej energii. Tutaj zaczniemy. Ludzie mówią, że istnieją pewne ograniczenia. Jakie? To ty je nakładasz na wszystko. Stół ma granice, ten kamień na stole też ma pewne ograniczenia. Ten jest ograniczony, czy nie? Ten kamień jest ograniczony, czy nie? Tu jest granica. Jeśli go otworzysz, zobaczysz, co jest w środku. Nie ma granicy, jest pusta przestrzeń. Tak myślimy. Myślimy, co jest na zewnątrz, a nie w środku. Możemy się jednak tego nauczyć. To, co wewnątrz, jest ważniejsze. Nie czujemy tego samego. Ale musisz utworzyć rozszerzenie. To nasze ćwiczenie. Wybierz obiekt, może długopis. Patrząc na niego, widzisz reklamę, slogany. Jest żółty z plastiku. Nie myślisz o tym, że w środku jest tusz. Kto go stworzył? Jak został stworzony? To są nasze ograniczenia. Patrzysz na coś na stole, widzisz grającą miskę. Nie myślisz o tym, kto ją stworzył, myślisz o tym, że wydaje dźwięk. Nie wiesz, że dźwięk jest właśnie taki, że dociera do Twoich komórek. Co robi z tymi komórkami? Takie analizy, takie analizowanie jest ważne w życiu. To dałoby ci przewagę, ale to tylko przykład. Duch programuje wszystko. W naturze, domu, za pomocą ćwiczeń duchowych możesz zmienić wiele rzeczy w swoim życiu. Ludzie mówią, że to nie działa. Czasami widzę 20 osób dziennie, gdy sesje są krótkie, lub 8, jeśli sesje są dłuższe. Na tym świecie wykonuje się wiele pracy. Mówią, to nie działa. Jestem chory, nieszczęśliwy, a ja pytam ich, co zrobiłeś, aby temu zapobiec? Co zrobiłeś, aby stać się szczęśliwym? Nic. Musisz pracować, aby mieć przewagę energetyczną. Mamy tutaj wiele wymiarów. Czakra serca, ona jest ważna. Ludzie o niej zapominają. Przeprowadza ćwiczenie. Połóż rękę na sercu. Wyobraź sobie, jak wygląda serce. Jeśli nie wiesz, jak wygląda, wyobraź sobie jego symbol. Myśl tylko o sercu. Serce tam jest. Bije. Czujesz bicie serca. Jest coraz głośniejsze. Słyszysz tylko bicie swojego serca. Wychodzisz poza własne ograniczenia. Spróbuj powąchać swoje serce. Jak pachnie, wyczujesz coś. Jeśli serce jest smutne, będzie śmierdzieć. Jeśli jest radosne, poczujesz zapach róż. Takie ćwiczenia wiele zmieniają w strefie czakry. Mamy czakry, aurę, przywiązanie, struny duszy. Wszystkie te energie wpływają na nasze życie. Możesz nauczyć się używać tych energii w swoim codziennym życiu. Nasz móżdżek i mózg są ciekawie zbudowane. Móżdżek wysyła impulsy. Chcę jeść. Idę do lodówki, otwieram drzwi, ale możesz wytrenować mózg. Chcę jeść. Co chcę jeść? Co by mi smakowało? To przykład. Chodzi o życie, a nie o jedzenie. Co chcę osiągnąć? Co mi w tym pomoże? Co sprawi mi radość? To jest przesłanie na dziś. Nasze oczy nie pozwalają, jeśli 100% informacji z oczu docierałoby do mózgu, to ten je blokuje. Widzimy tylko część impulsów. Tak tworzą się ograniczenia. To dobrze, że nie widzimy wszystkiego, inaczej bylibyśmy źli. To, co widzimy, może nie być tym, co chcemy, ale to w zupełności wystarczy. Otrzymujemy coraz więcej informacji. Zauważysz, że dostrzegasz więcej. Może widzisz więcej oczami, ale wszyscy jesteśmy inni. Są słuchowcy, którzy wolą słyszeć niż widzieć. Są ludzie, którzy widzą więcej, ale wszyscy czują. Jesteśmy typem emocjonalnym, jesteśmy miksem typów. Przez emocje kontrolujesz energię. Nasz matrix składa się z ciała, umysłu i duszy trzy jednostki, które są połączone trzy ciała ciało, dusza. I umysł. Jeśli zjednoczysz je, osiągniesz duży sukces. Będziesz skupiony i skoncentrowany. Dusza, która jest kochającą częścią nas, składa się z części duszy. Te części duszy to energia potrzebna nam do życia. Żywią się też miłością. Miłość, którą dajesz, otrzymujesz. Jeśli mówisz nie jestem kochany lub nikogo nie kocham. To zacznij od siebie. Miłość własna jest kluczem. Powiedz sobie, że zrobisz dla siebie coś miłego, codziennie. Wtedy jesteś już w punkcie, w którym poradzisz sobie z energią. Nie musi cię to nic kosztować. Poświęć sobie pięć minut każdego ranka. To zalecam klientom. Kiedy obudzisz się i zobaczysz różnicę między byciem leniwym a niespieszeniem się. Jeśli zostaniesz w łóżku, bo nie chcesz wstać, to jesteś leniwy. Jeśli powiesz sobie jeszcze 10 minut i to się stanie, wtedy zrobiłeś dla siebie coś miłego i to będzie dobry dzień. Jeśli jesteś leniwy, nie będzie dobry. To inna energia, to negatywny biegun. Jeśli zrobisz to dla siebie i cieszy Cię to, będziesz szczęśliwy. To tyczy się też palenia i innych uzależnień. Niektórzy lubią palić. I to jest kluczowe. Części duszy są zakorzenione w matriksie. Im więcej ich stracisz przez stres, tym bardziej prawdopodobne, że przegrasz. Jeśli tego doświadczyłeś, jeśli straciłeś energię lub jej nie napełniłeś, te energie utkną w Twojej aurze. Powinieneś je usunąć. Warstwy aury zmieniają się z czasem. Nasza aura i ciało tworzą się przez 40 lat, nie dłużej. Potem musimy coś zrobić, aby pozostać pięknym i zdrowym. Oto kolejne ćwiczenie. Zacznijmy od duszy. Emocje. Jak rozpoznaję emocje w mojej duszy? Każdy ma emocje, ale jak je rozpoznać? Pytaj duszę, czego chcesz? Co jest dla Ciebie dobre? Nie robimy tego. Pytamy innych, jak się czują, ale nie pytamy o to własnej duszy. Jeśli poświęcisz na to czas, zrobisz dla siebie coś dobrego i zawsze otrzymasz odpowiedź. Zapytaj, co mnie uszczęśliwia? Nie musisz nic robić. Możesz coś zrobić, nieważne co. Zapytaj, co mnie uszczęśliwia. Tam możesz wykorzystać struny duszy. Z każdej czakry to nazywamy strunami duszy. Są jak węże. Ćwiczenie polega na posadzeniu się rano, po tym jak spędziłeś dodatkowe 10 minut. Zamknij oczy i wyobraź sobie węża wychodzącego prosto z Twojego serca. Siedzi tam. Widzisz głowę i wkładasz go z powrotem do serca. Głowa jest formą łuku. Zacznij oddychać i powiedz: daję energię serca z powrotem do serca. Weź wydech, energia wpływa do serca. Przy każdym wydechu tracisz negatywną energię. Przy każdym wdechu wpychasz czakrę serca z powrotem do czakry serca. To trochę jak kłamliwa równowaga ograniczenia. Neutralizujesz swoją czakrę. Stopniowo światło dociera do serca, wpływa do niego. Po 10 minutach jesteś w pełni wyposażony i nic nie może Cię wyrwać z własnego centrum. Jesteś skupiony na swoim wnętrzu. Wiesz, czego chcesz i co zdecydować. Dusza jest najważniejszym rdzeniem, jaki posiadamy. Ważne jest także, jakie emocje odczuwasz codziennie. Czy masz oczekiwania? Chcesz być kochany przez wszystkich? To coś innego. Nie możesz być kochany przez wszystkich i nie musisz. Musisz kochać siebie. Kiedy się tego nauczysz, wiele problemów zniknie samo. Znajdziesz swoje centrum. Dogadasz się ze sobą i ze środowiskiem. Jakie energie posiadasz? Czy podziękowałeś komuś dzisiaj? Albo ktoś tobie? Nie oczekuję tego. Ale każdego ranka mówię, dziękuję Boże, że tutaj jestem, że doświadczam tego dnia, że pozwolono mi. Wtedy zachęcam siebie, dziękuję, że tutaj jestem. To miłość własna. Nie ma nic wspólnego z egoizmem. Za dużo egoizmu może stać się przeszkodą. Będziesz nieszczęśliwy. Brak miłości własnej może cię zabić. Za niskie ego może być gorsze niż za duże. Musisz znaleźć równowagę, złoty środek, przekrój w matematyce. Idealny środek. Będąc na zewnątrz, widzisz pustą ławkę. Nikogo tam nie ma. Gdzie usiądziesz? Nie usiądziesz po prawej lub lewej stronie, tylko na środku lub blisko środka. To ma coś wspólnego ze złotym środkiem. Wszystko na świecie ma z tym coś wspólnego. Jeśli siądziesz po prawej lub lewej stronie, możesz się przewrócić. Ludzie robią to naturalnie. Zawsze szukamy złotego środka w każdym aspekcie życia. Nic nikomu nie jesteś winien. Prowadzę terapię par. Siedzą i mówią: Poświęciłam mężowi najlepsze lata życia, a on tego nie docenia. Miała oczekiwania. Kto zdecydował, że zostaniesz z nim 20 lat? Ty, nie twój mąż. Zawsze jesteś w tej samej łodzi. Musisz odpuścić, aby dusza miała wystarczająco przestrzeni do uleczenia. Musisz stworzyć miejsce. Przebaczenie jest kluczowe. Bycie wdzięcznym. Zawsze podejmujemy decyzje. Ale masz też wiele innych wartości i światów. Wartości są bardzo ważne: to, co czujesz, jak czujesz i co z tym robisz. Musisz rozumieć wewnętrzny świat. Mamy też trzy różne ja w sobie: wewnętrzne dziecko, nauczyliśmy się od rodzicielskiego ja, dorosłe ja, należysz do dorosłego ja. Doświadczyłeś czegoś. Ale teraz skup się na chwili obecnej. Zalecam ćwiczenie z wewnętrznym dzieckiem. Mamy trzy korzenie, trzy szuflady. Druga szuflada zawiera wewnętrzne dziecko to splot słoneczny głowę, mózg, koronę. Oraz wewnętrzne dziecko. Mówisz, mam ataki paniki, nie wiem jak ruszyć dalej. Martwisz się o przyszłość. Nie ty, tylko wewnętrzne dziecko martwi się. Możesz nad tym pracować. Wewnętrzne dziecko jest zawsze gotowe nad tym pracować. Oto ćwiczenie na to, jak połączyć się z wewnętrznym dzieckiem, abyś doświadczał więcej radości, abyś odpuścił lęk i ataki paniki. Widziałem wyniki tego. Usiądź, usiądź prosto, rozluźnij ramiona, usiądź jak dziecko, zamknij oczy. Wyobraź sobie, że widzisz dziesięcioro lub dwadzieścioro dzieci. Biegają, są głośne, krzyczą i biegają dookoła. Przeszkadza ci to? Są tak głośne, że nie słyszysz nic innego. Wejdź w serce, połóż rękę na sercu. Słyszysz bicie serca. Skup się na nim. Dzieci stają się ciche. Nie słyszysz ich, chociaż nadal krzyczą. Skupiłeś się na sobie. Jedno dziecko podchodzi do ciebie. Akceptuje cię i ty akceptujesz je. To Twoje wewnętrzne dziecko. Bierzesz je za rękę, akceptujesz i przytulasz je, przytulasz siebie, całujesz dziecko, pytasz go, jak się czujesz. W wyobraźni dziecko odpowiada, jak się czuje. Lub też nie mówi. Odstawiasz dziecko i pozwalasz mu biegać. Powtórz to jutro i w kolejnym dniu. W końcu dziecko zacznie z tobą rozmawiać. Spróbuję wytłumaczyć i pokazać ci coś. W ten sposób blokady, twoje problemy zostaną rozwiązane. To praca z wewnętrznym dzieckiem. Istnieje 40 różnych ćwiczeń. To ćwiczenie Ci pomoże. Możesz zrobić kilka rzeczy. Często pracuję z duchowymi piramidami. Czym jest piramida? Cały kształt jest połączony z energiami kosmicznymi. Możesz z nimi zrobić wiele rzeczy, oczyścić duszę. Wyobraź sobie, że stoisz w środku piramidy. Może mieć 4, 5, 6, 7 stron. To nie ma znaczenia. Masz kilka problemów w życiu. Jesteś na samym dole. Gdy znajdujesz się w środku piramidy, automatycznie zaczyna pracować z Twoją duszą. Powiedzmy, że bolą Cię kolana, wyobraź sobie piramidę przy nich, Twój ból zniknie. Albo jeśli jesteś smutny, postaw piramidę przy sercu, wyobraź sobie, że tam jest. Gdy tam jest, Twój smutek znika. Otwierasz górę piramidy. Otwiera się i wpływa światło miłości oraz przyjazna energia. Po trzech, czterech minutach nie czujesz już smutku. Energia zadziałała. Przejdźmy teraz do blokad. Blokady nie istnieją. To ty siebie blokujesz. Blokada oznacza, że czakra w tobie blokuje coś. Może czakra serca nie jest nienaruszona? Nie możesz się zakochać. Wszystko utknęło na dole. Energia przepływa ze stóp przez serce do głowy. Potem przenosi się z ramion do pupy, a potem do nóg. To jest blokada. Energia jest zablokowana. W zależności od problemu, możesz wykonać pewne ćwiczenia. Najłatwiejsze ćwiczenie to błogosławiona świeca. Weź świecę, kolor jest nieważny. Napisz na niej trzy rzeczy, których potrzebujesz. Na przykład zdrowie, miłość, sukces. Do trzech słów na świece. Możesz je wydrapać. Narysuj linię na dolnej jednej trzeciej części świeczki. Nie pal świeczki głębiej niż to, gdy negatywność zostaje oczyszczona. Ona zostaje na dole. Wyrzucisz to. Zapal świeczkę. Trzymaj świeczkę w obu rękach. I pomyśl o tych trzech słowach. Kiedy powtórzysz te słowa cztery razy, opuszczą twoją głowę i zamanifestują się w świecy. Od tego momentu świeca może być używana jako błogosławiona świeca. A jeśli jesteś smutny lub straciłeś część duszy, możesz jej użyć. Zapal świecę i patrz na płomień. W ciągu minuty będziesz znów uziemiony. To stara szamańska metoda, której używamy do dziś. Możesz także pracować z oczami. Oczy mogą dołączać informacje i fotony do siebie. Jeśli jesteś smutny i mówisz, ten chłopak mnie skrzywdził lub zdradził mnie, jesteś bardzo zły, a jemu nic nie jest. Musisz o tym pamiętać. Chcesz się uspokoić. Weź szklankę wody. Postaw ją na swojej dłoni. Pomyśl o nim. Możesz to także zrobić z bólem. Zostańmy przy chłopaku. Co za dupek? Zdradził mnie. Wyobraź go sobie w wodzie. I wylej wodę na podłogę. Lub do zlewu. Zauważysz, że po kilku minutach poczujesz się lepiej. Potem weź tę szklankę i napełnij ją świeżą wodą. Popatrz na nią i powiedz, nowa miłość nadchodzi. Może nawet zobaczysz nowego partnera i weź kilka łyków. To wymiana energii. Woda jest przenośnikiem energii. Dużo pracuje z wodą. Możesz zakodować w niej wiele rzeczy. Przeprowadzano wiele ciekawych eksperymentów z wodą. Możesz zagotować zupę i przygotować dwa talerze, a potem chwalisz jeden talerz. Co za smaczna zupa! Świetnie smakuje! A na drugi talerz krzyczysz. Zostawiasz te talerze na 30 minut. Spróbuj zupy z każdego talerza. Zauważysz, że zupa, na którą krzyczałeś. Jest kwaśna w ciągu 30 minut. To szaleństwo. Również składamy się z wody. Nasze ciało składa się w 90% z wody. Też gorzkniejemy, bo przyjmujemy do ciał emocje, których nie potrzebujemy. To się dzieje. Możesz eksperymentować z wieloma rzeczami za pomocą kinezjologii. Co jest dla mnie dobre, a co nie. Robię test kciukiem. Pracuję z kinezjologią od dłuższego czasu. Istnieją tysiące testów, które działają. Nasze ciała szybko reagują na dobre rzeczy. Stają się silniejsze. Reagują jeszcze szybciej, gdy coś nie jest dla nas dobre. Szybko możesz to sprawdzić za pomocą kciuka. Zrób to ze mną. Myślisz tylko o problemie. Pomyśl o osobie lub rzeczy, która byłaby dla Ciebie dobra. Wakacje, seminaria, projekty, cokolwiek. Albo pomyśl o osobie. Czy jest dla Ciebie dobra, czy też nie? Twojej duszy, energii. Kiedy myślisz o tej osobie, rozłóż ramiona i później zamknij je i sprawdź, czy Twoje kciuki tak wyglądają. Zobacz, czy się przemieściły, czy są proste. Jeśli ta osoba nie jest dla ciebie dobra i wykańcza cię, Twoją energię, kiedy jest wampirem energetycznym, Twoje kciuki nie są proste, tylko takie, nie na swoim miejscu. Gdy to dobra energia, wyrównają się. Możesz to także zrobić z jedzeniem. Cokolwiek lubisz. Kinezjologią można sprawdzić wszystko. Możesz tego spróbować. Istnieje wiele, wielu ludzi pyta o podwójne dusze, które zabierają energię. Istnieje ich wiele. Towarzyszy nam wiele dusz. Nie jest to przypadkowe. Wszystko ma swój cel. Istnieje wiele karmicznych powodów i związków. Dzielimy się informacjami w rodzinie. Ale jeśli jesteś skupiony i mówisz, naprawdę chcę żyć moim życiem, nie tak jak chce moja rodzina, wtedy jesteś skupiony i zyskujesz energię, zamiast ją oddawać. Nikt nie potrzebuje kontroli, jeśli chcesz ją oddać. I tak nic nie kontrolujesz. Lekarze twierdzą, że nie kontrolujemy nawet zwieracza. Jeśli jesteś zbyt samokontrolujący, nigdy nie odpuszczasz. Ale jest na to ćwiczenie. Usiądź prosto i zrelaksuj się. Pomyśl, tracę kontrolę. Jestem światłem. Mogę zrobić wszystko. Jestem coraz lżejszy, i mogę zrobić jeszcze więcej. Poczujesz, że napływa do ciebie uzdrawiająca energia. Będziesz bardziej szczęśliwy. Wyobraź sobie, że jesteś wyższy. Zaczynasz rosnąć coraz wyżej. Wracasz z tej krótkiej medytacji. Stałeś się wyższy, bo zdobyłeś energię. Jeśli robiłbyś to 15 minut, miałbyś jeszcze więcej. Będę kontynuował, bo zbliżamy się do końca wideo. Zawsze chodzi o skupienie. Musisz skupić się na swoim życiu, poświęć sobie więcej czasu. Skupiona osoba powie poradzę sobie sam. Nie oznacza to, że nie przyjmiesz pomocy, ale potrafisz żyć sam. Nie potrzebujesz innych ludzi, wtedy jesteś skupiony. Jeśli mówisz, że nie możesz być sam, wtedy nie jesteś skupiony. Musisz nad tym popracować. Możesz osiągnąć skupienie używając ściany brzucha. Gdy nie jesteś skupiony lub nie traktujesz siebie dobrze, ale chciałbyś mieć więcej, podtrzyj obie ręce, aż będą gorące. Wyciągnij je przed siebie i patrz przez nie. Tak układasz ręce po tym, jak je potarłeś. Patrzysz na to, co przez nie widzisz. Skupiasz oczy na tym, dopóki nie przestaniesz widzieć ostrości tła. Nazywam to rozproszeniem uwagi. Jesteś w stanie alfa. Patrz tam. Poczuj się wdzięczny za coś. Zawsze jesteś za coś wdzięczny. Zrób to przez serce. Jestem wdzięczny, że istnieje, że żyję, że mam kogoś przy sobie. I szczególnie za to, że mam siebie. Wtedy jesteś skupiony. Otrzymaliście wiele informacji. Z radością wystąpiłem znów na Flow Summit. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Poszukaj tego. Powodzenia. Życzę Ci odnalezienia skupienia i życia swoim życiem. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.